Cześć, witajcie! Dzisiaj piękny dzień, mamy słoneczko. Mam swoją nową, fantastyczną kurtkę. I powiem wam tak, jeszcze idę teraz na obiad do Kringlanu. Jedziemy z koleżanką sobie w dwóch takich samych fajnych kurtkach. Teraz wam nie pokażę, bo nie wiem, czy się chce nagrywać, czy nie chce. Nie musi chcieć. W każdym razie pokaż tu, aha, bo nie możesz. Rękę tu pod kamerę, tu do mnie, kamera jest tu. Środkowego palca nie pokazujemy teraz. Mamy właśnie takie fajne kurteczki i stanowimy teraz klub zimowej kurtki islandzkiej. Ale tak na poważnie, słuchajcie, jest tak piękna pogoda, bo że tam chuj stał. Rejestrację miał. Tak, jest piękny dzień. Wenus się pomalowała, jak widzicie. Chce ładnie wyglądać. Cieszy się. Boże, jaki piękny widok. Zobaczcie, jak wspaniały widok jest. To ja wam siebie pokazuję. Zobaczcie, jak wspaniale góry widać. Wszystkie samochody, jak widzicie, są brudne. Także taki standardzik w tej chwili mamy, bo jest naprawdę ciężko się umyć. Ale no, pogoda jest niesamowita. Także my sobie dzisiaj tu spędzimy fajnie dzień. Zobaczcie, tu jest właśnie nasz sklep 66 i tak, spodnie trzeba jeszcze dokupić. Mamy piękny, słoneczny dzień. Jest godzina 101:50. Na radiu pokazuje, nie mój samochód, także nie wiem, która jest godzina, ale o, jest 14:57. Dokładnie, mamy prawie godzinę 15. Jak widzicie, jest piękne słońce za mną. I jadę sobie z koleżanką na spacerek. Idziemy się przejść i zobaczcie, mam swoją nową kurtkę, z której jestem bardzo zadowolona. Mam ubrany sweter, byłam właśnie przed chwilą w sklepie i wam powiem, przygrzała mnie kołderka, także najprawdopodobniej kurteczka jest taka, która spełni w końcu moje oczekiwania. Kurtkę planowałam kupić nawet nie 2 lata, jak się wczoraj tak myślałam, 3 lata temu. Mam nawet zdjęcie w sklepie w tej kurtce. I jest tak wspaniały dzień, że Wenus dzisiaj się trochę pomalowała. Już ubrałam czapkę, bo mi uszy zmarzły, ale też i ładną fryzurę miała Wenus, już teraz nie ma. I jeszcze do tego się perfumnęła swoim perfumem i, że tak powiem, chmura jest opalizująca za Wenus. Także dziś Wenus ma piękny dzień i zabieram was razem ze mną i z koleżanką na wycieczkę po Seltjarnarnes. Idziemy sobie na spacerek. Wiatr zimny, lodowaty jest, nie ma co. Przeszywający. Mam nadzieję, że kamera nie będzie nagrywać właśnie takich wiatrów. Zobaczcie, góra Esja. Pięknie wszystko jest dzisiaj posypane śniegiem. Nasz ocean, właściwie zatoka tutaj jest też wzburzona. Kaczki sobie pływają. Tam daleko, daleko, gdzie ci ludzie idą, gęsi stoją i sobie jedzą. Super, super rzecz. Zobaczcie, tu jest moja koleżanka właśnie. Idzie. Idziemy razem w naszych kurtkach, jest super. Zobaczcie, jak to wygląda. Tak wygląda właśnie czarna kurtka, koleżanki nie widać. Bardzo fajnie, ciepło jest. Do mnie z kolei tutaj lift wchodzi mi w buzię. Zobaczcie, co koleżanka chce wam pokazać. Nie widać jej. A ja wam mogę powiedzieć już tyle, że ja już czuję różnicę, bo ja mam dzisiaj zwykłe spodnie i no pod spodniami mam rajstopy, bo ja inaczej tutaj nie chodzę, ale ja czuję, że po prostu to, że mi jest ciepło u góry, to już na dole nie mam takiego strasznego problemu z temperaturą i nie przeszkadza mi, że jest taki chłodny wiaterek na moich nogach. Także jestem zadowolona, bardzo się cieszę i jeśli możecie i macie okazję i dacie radę, to sobie też kupcie taką kurtkę specjalną, bo
Ja to mówiłam ostatnio, tej kurtki nie kupuje się na jeden czy na dwa sezony. To jest tak zwana kurtka na całe życie. I właśnie koleżanka tu mówi, że ma krótki rękaw pod spodem i ja jej wierzę, bo w sklepie było mi też za ciepło, a mam ubrany sweter trochę cieńszy jak zazwyczaj noszę. No także ja widzę różnicę. Słuchajcie, ten lis jest tu po to, że jak jest straszna śnieżyca, oni zamontowali tu lisa po to, żebyśmy mogli właśnie coś widzieć, żeby lis nam nas chronił od śniegu po prostu w twarz, żeby tak nie leciało. Także to jest wszystko przemyślane, a nie wiem właśnie jak z wiatrem i my idziemy sobie na spacerek. Witajcie, dzień dobry, słoneczny, piękny dzień na Islandii mamy. Jest poniedziałek i energia od razu jest dużo lepsza, jak już wiadomo, że trzeba wyjechać na miasto i pozałatwiać parę rzeczy. Jadę dziś, załatwiam i pocztę, poczty nie załatwię, ale załatwię wysłanie paczki na poczcie do tego. Załatwiam, w tej chwili pracuję nad tym, żeby ktoś otrzymał emeryturę, osoba, która jest w Polsce. I jest to, powiem wam, emeryturę załatwić jest prosto, ale i nie prosto. Jest, to zależy jak z punktu widzenia, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. W naszym przypadku było dość trudne to, gdyż musiałam założyć dla tej osoby nowe konto w banku. Bardzo dużo dokumentów do tego jest potrzebnych. Ja zostałam upoważniona do otwarcia tej osobie tego konta, także miałam wszystkie możliwe manewry do wykonania. Konto zostało uruchomione, a teraz właśnie mam tutaj dokumenty, które muszę zawieźć do skrzyneczki, ponieważ wszystko jest zamknięte. Wszystko jest zamknięte i Boże, oni wymalowali ten budynek, gdzie polska ambasada jest. Wiedzieliście o tym? Bo ja nie, albo mi się coś już wydaje, bo on był biało-niebieski, jest jakiś taki w kolorze świnki, pigowy taki kolor, pomarańczowy. Słuchajcie, i tak, jadę właśnie tu, będę teraz szukać, gdzie jest ta skrzynka. I powiem wam, jak widzicie, mam swoją nową kurteczkę, z której jestem bardzo, naprawdę, słuchajcie, bardzo zadowolona. Kurtka jest rewelacyjna. Jest to najlepsza kurtka, jaką miałam. Wczoraj, jak wyszłam na spacer, to już widziałam, że jest zupełnie super. W sensie, wiecie, parkuję teraz, to też tak mówię, nie wiadomo jak. Ale chodzi o to, że nie zmarzłam i naprawdę czułam, że kurtka chroni mnie przed wiatrem, także jestem naprawdę zadowolona. W końcu mam coś, co nie zmarznę w czym. I powiem wam, że ja z reumatyzmem, mając ten problem, przemarznięcie może się okazać tym, że później mi puchną stawy, bolą mnie te stawy, więc ta kurtka wspaniała jest. Jestem bardzo zadowolona i dziękuję tej osobie, która po prostu dla mnie ją kupiła. Jeszcze raz nie mogę powiedzieć kto ani co i tak jak mi ktoś napisał na Instagramie, nie muszę się tłumaczyć. I taka jest prawda, ja nie muszę się tłumaczyć. I ja też nie muszę się tłumaczyć, że będąc na rencie, nie powinno mnie być stać w tej kurtce. Ja odniosłam wrażenie, że wręcz nie powinnam kupować takiej drogiej rzeczy, ponieważ osoba z Islandii rzuciła się do mnie jak pies wściekły, rozwścieczony, właśnie dlatego, że ja mam taką kurtkę. Osoba ta nie wiedziała wówczas, że ja w ogóle jej nie kupiłam sama,
Ja się na Instagramie najpierw zapytałam osób, które mnie obserwują, który kolor. Chciałam, żeby mi doradzono, gdyż od paru tygodni chodziłam i nie mogłam się zdecydować, który kolor, aż w końcu wyprzedano mi moją szarą kurtkę, ale dobrze, że nie mam szarej, dlatego że ja nie lubię szarych rzeczy, ja lubię coś kolorowego mieć. Owszem, do szarego wszystko pasuje, bo powiem Wam, że szary nie jest kolorem. Szary jest neutralny, tak samo czarny i biały nie jest kolorem. Są to po prostu barwy, które... Biały to nie ma koloru, czarny ma wszystkie kolory w jednym, więc to jest po prostu na tej zasadzie. One ogólnie jako kolory nie są. Używamy jako kolory, ale nie są to kolory. No, może tak. O. I Wam powiem, że... Osoba się do mnie czepiła i wiecie co? Powiem Wam, kto to jest. Otóż jest to młoda dziewczyna, która jest ode mnie młodsza z 15 lat, która mieszka na Islandii, przyjechała do Islandii jako dziecko. Przyjechała jako dziecko i nauczyła się islandzkiego. 10 lat temu poznałyśmy się, ponieważ miała tam sprawę do załatwienia. Później tam jeszcze gdzieś ten kontakt był, ale w sumie żadnego kontaktu nie było. I ja tak naprawdę laski nie znam. Ani laska nie zna mnie. Bo nie jesteśmy jakimiś koleżankami czy coś, ale namiętnie mnie ogląda, żeby mnie krytykować, ponieważ nie jest to pierwszy raz krytyka. I Wam powiem, że osoba ta, pracując w fabryce rybnej, cały dzień na taśmie, z takimi właśnie babolami, jak ona w tej chwili już się nauczyła, bo 10 lat temu była bardzo fajną dziewczyną, ta co ją zapamiętałam. Ja przerabiałam pracę w fabryce rybnej, macie na ten temat filmiki dwa, jak wygląda praca w fabryce rybnej. I jest to czasami horror, pracując po prostu w fabryce rybnej. Stoją stare kwoki na taśmie i po prostu co masz robić na tej taśmie przez 8, czy przez 10, czy przez 12 godzin? Napierniczasz na innych, w gary zaglądasz. Ja Wam powiem, tak było. O, ta ugotowała rosół, a ta pomidorówkę, o, a ta tu chyba jej zabrakło tam pieniędzy na tę pomidorówkę, bo puszki nie kupiła, żeby pomidorki włożyć. I to są takie kuźwa ploty. Ploty wyssane z palca, a do tego jeszcze można nagadać, że ktoś, o, tu się rządzi, bogata, pokazuje. Ja Wam mówiłam o tych różnych rzeczach. Ludzie potrafili pięknie wyglądać, nabrać kredytów, nie mogli spłacać tych kredytów, bo wszystko było na pokaz, żeby inni widzieli. Ja nie muszę tego robić na pokaz. Ja nie muszę. Bo to, co ja mam dla siebie, ja mam strefę prywatną dla siebie, do której mają wstęp najbliższe osoby. Co chcę, to pokazuję Wam na YouTubie. I taka prawda jest, że mogłam powiedzieć, że kupiłam używaną kurtkę w Czerwonym Krzyżu. Jak mi zarzuciła właśnie, że ja chodzę do Czerwonego Krzyża i kupuję w Czerwonym Krzyżu. Przepraszam, czy to jest wstyd pójść do Czerwonego Krzyża i coś tam nabyć? Ja nie widzę żadnego wstydu. Jeżeli mi się coś podoba, idę, kupuję, nawet w Czerwonym Krzyżu. Sama wynoszę dużo rzeczy. Właśnie jestem w czasie takim, że usuwam trochę rzeczy z szafy i też chcę powyrzucać, bo się okazało, są za małe na mnie rzeczy, po prostu nie będę tego trzymać, więc gdzie ja to wyniosę? Do Czerwonego Krzyża. Oni sprzedadzą komuś innemu i tak dalej. Tutaj zabolało właśnie najbardziej to, że ja miałam talony do Czerwonego Krzyża, więc ja Wam powiem, takie talony może iść się ubiegać każdy, to nie jest, że ja mogłam się o to ubiegać, może się ubiegać każdy. Mamy azylantów, mamy ludzi na zasiłkach, mamy ludzi pracujących właśnie w fabrykach rybnych, bo nie są to duże pieniążki aż takie, żeby wiadomo, być super bogatym. Można iść próbować, dlaczego nie? Oni po prostu patrzą, kto przychodzi i nie wiem, jak to jest w systemie, w komputerowym porobione, ale po prostu mnie nawet nie sprawdzano, że tak powiem. Widocznie po prostu jest gdzieś w systemie, że ja jestem na rencie i tak dalej. Także jeżeli ktoś ma ochotę i potrzebę, może iść skorzystać. Ja Wam powiem, że właśnie teraz jest luty i ja chcę pójść po dwa następne talony. Dlaczego? Dlatego, że my jako ta strefa, rozumiecie, najmniej zarabiająca, najmniej dostająca pieniędzy, czy tak jak właśnie zasiłki, ja uważam, że ci wszyscy w parlamencie, którzy nakradli tyle pieniędzy,
są temu winni i dlaczego mam nie skorzystać, jeśli gdzieś dadzą. Teraz jestem w takim miejscu, tutaj jest Kakafistofa, takie miejsce, gdzie można w ogóle pójść na obiad i sobie zjeść. Pewnie już nie ma tego obiadu, ja tam nie będę iść, bo tam są sami mężczyźni i nie odpowiada mi to, ale wam powiem, jest bardzo dużo Polaków, którzy przychodzą i jakoś nie ma z tego wielkiego zjawiska i po prostu jakoś jest normalnie. Ja w takie miejsca na pewno nie będę chodzić, gdyż no nie będę tego jeść, po prostu ja mam dietę swoją, tak, i po prostu nie lubię bardzo mocno przetworzonego jakiegoś tam jedzenia, ale takie miejsca są. I jeżeli ktoś ma potrzebę, proszę bardzo, ja znam ludzi, którzy pracowali, ale potrafili tu na obiad przyjechać, żeby właśnie nie kupować, oszczędzali na jedzeniu. Każdy robi, a każdy orze jak może. O, stare polskie powiedzenie, każdy orze jak może. I pamiętajcie też, że grosz do grosza i będzie kokosza. Tak to jest. I tak jak mówiłam, ktoś mi sprawił przyjemność, ogromną przyjemność. I że tak powiem, ta osoba odebrała mi radość cieszenia się tą kurtką. Ja wiem, że ona jest droga, właśnie to było, a ile, albo cię nie stać, to znaczy może nie tyle, że cię nie stać, tylko że to było WTF, ja wiem, co to znaczy, tylko nie chcę tutaj po prostu tego mówić po angielsku, żeby wiadomo, to jest YouTube. Jak ja w ogóle śmiem za 165 tysięcy koron kurtkę nosić. Kupić, bo wtedy właśnie ona nie wiedziała, że ja tylko poszłam ją przymierzyć. Także wiecie, ja nie zaglądam nikomu w garnki, nie pytam się, dlaczego pijesz, żłopiesz piwsko co weekend, albo dlaczego, nie wiem, dzieci karmisz tym, a nie tym, a dlaczego dzieci ubierasz tak, a nie tak, a dlaczego używasz CIF zamiast na przykład spraya jakiegoś. Wiesz, to jest chore, to jest właśnie, to są przypadki ludzi z fabryki rybnej i oni naprawdę mają straszne, straszne problemy życiowe, po prostu idąc na siódmą czy tam na ósmą do tej pracy i zastanawiając się, kogo dzisiaj obgadamy, komu dupę zmyjemy i po prostu z kogo będziemy się śmiać. Bo ja wam powiem, że oni się ze mnie śmieją, właśnie oni mają teraz polewkę i oni mają normalnie takie, to jest śmieszne, słuchajcie, że Wenus się nagrywa. Tylko wiecie, to jest Islandia i niestety ploty i ploty też do Reykjaviku docierają i ja dużo słyszałam o tej osobie i wam powiem, przez gumową rękawiczkę bym nie chciała jej dotykać. Także dziękuję, idę dalej, załatwiam swoje sprawy. I pamiętajcie, zazdrość jest to najgorsza rzecz, jaka może być, ponieważ to powoduje po prostu pomieszanie priorytetów życiowych takiej zazdrosnej osoby, która cały czas do czegoś dąży, ale jednak nic nie może osiągnąć, bo to są energie. I ona mi napisała, że ona nie wierzy w żadne energie, ale karma wraca, karma jest wredną tutaj i wraca ze zdwojoną siłą, dlatego ja chcę właśnie być dobra, szerzyć to dobro i to dobro do mnie wraca i ja to czuję. Także jeszcze raz dziękuję, idę już załatwiać moje sprawy, nie chcę w ogóle o tym już więcej roztrząsać ani gadać. Powiedziałam wam jak jest, oczywiście ona zaraz tam się znajdzie, ale wiecie co? Dobra, piękny dzień, piękne słońce i nie ma co się w ogóle przejmować i zastanawiać. Idę wsadzić list do skrzynki. Dziś tak, żeby było przyjemniej, odpowiem jednej osobie na pytanie, która właśnie osoba mi zadawała pytanie. Trochę na priv, ale poprosiłam, żeby jednak ta osoba napisała pytanie pod filmikiem na YouTubie i to pytanie jest. Bardzo się z tego cieszę, że jednak jest na YouTubie, bo może ktoś się jeszcze dopisze z innym pytaniem. O co chodzi? Ta osoba się spytała, czy można odliczyć podatek, bo teraz będziemy rozliczać podatki na Islandii, gdzieś w marcu, czy można odliczyć podatek na dzieci tutaj, dopisać dzieci tutaj do zeznania podatkowego, może tak. Więc chciałam powiedzieć, jak to wygląda. Otóż są dwie opcje. Mamy opcję, kiedy jesteśmy, pracujemy na Islandii i mamy żonę z dziećmi w Polsce, a jest druga opcja, kiedy pracujemy na Islandii, ale jesteśmy rozwiedzeni i po prostu mamy dzieci w Polsce. I jeżeli mamy tą drugą opcję, to niestety nie możemy dopisać dzieci do zeznania podatkowego, wystąpić o ulgę tutaj podatkową, ale przy pierwszej opcji już nam się drzwi otwierają, tylko trzeba spełnić warunki, trzeba być razem
Czyli w związku małżeńskim ta osoba musi być, która składa tu podanie o to. Trzeba wypełnić druk, który znajduje się na stronie rsk.is i tam wejść na przykład po angielsku forms i to jest forma 3.20 i tam jest właśnie o wystąpienie o dodatek dla dzieci. Tak, o child benefits i teraz robi się tak, że wtedy ta osoba ma prawo właśnie ubiegać się o zwrot podatku, ale jeżeli właśnie nie mamy, jesteśmy po rozwodzie, nie mamy ślubu i tak dalej, no to niestety nie dostaniemy tego dodatku dla dzieci i to po prostu tak można to zamknąć, odpowiedź na to pytanie. Ja jadę dalej na pocztę i wyślę moją paczkę. Przypominam jeszcze o konkursie, który cały czas trwa. 15 lutego, w okolicy 15 lutego zrobię live'a i będę robić losowanie czapeczki z 66. I żeby móc, że tak powiem, uczestniczyć w losowaniu tej czapeczki, tam pod filmem macie link i minimum 5 zł wpłata, żeby po prostu wykupić sobie jeden los. O, może tak. Każde 5 zł jest to jeden los do garnka do losowania i ja tą czapkę wyślę właśnie jak już będzie po losowaniu. Jest to fajna czapka, tam pokazywałam wam u mnie na właśnie fanpage'u na Facebooku, możecie też zobaczyć jak ona wygląda. Także zapraszam serdecznie. A żeby wścibską osobę interesowało, to mówię, zbieram pieniądze na paliwo, na wakacje, żeby pojechać sobie gdzieś na przykład na północ Islandii i nagrać dla was filmy. Dobrze, idę na tą pocztę. Nie wiesz, gdzie wysłać babę, wyślij Wenus do sklepu. Sklep, widzicie, fajne azjatyckie rzeczy są różne. Najróżniejsze. O, zobaczcie, jakie chili, puder, znaczy powder, mielone, albo nasiona chili, albo całe chili. Można dwukrotnie na pewno poczuć moc. Ja jestem właśnie w sklepie, widzicie, jest cały duży sklep. I w zamrażarkach, zaraz wam pokażę, co mają ciekawego. No, w zamrażarkach, widzicie, są różne takie mrożone rzeczy przywiezione z gdzieś daleka. Najróżniejsze, o których ja po części, w większości nawet nie mam pojęcia, do czego są. Ale ja lubię sobie tu przyjść i widzicie, są też fajne warzywa mrożone. Najróżniejsze, oj, nawet całe banany jakieś takie są, chyba. Ale ja lubię tu przyjść, dlatego że można kupić tu fajne ryby mrożone. O, widzicie, też są tu. Wszystko to jest do azjatyckiej kuchni. Bardzo ostrej. Powiem wam, że to jest bardzo zdrowe i bardzo ostre. Niestety nie pamiętam, jak się nazywa to po polsku. Ale jest to bardzo zdrowe. Okra. O, widzę, tam jest okra. Okra bardzo zdrowa, bardzo dobra. Liście banana. No i z takich dalszych ciekawych poszukiwań. Tutaj mamy wątróbki kurze, tutaj mamy nogi z indyka, kurczaki nogi wielkie z tego i słynny produkt, który jest bardzo ciężko na Islandii dostać dla wszystkich fanów galaretek. Nóżki z kurczaka tylko tutaj dostaniecie. Nawet skórę można z kurczaka samą kupić, a patrzcie, a ja wyrzucam. No i tutaj właśnie mamy różne produkty. Zobaczcie, co tu jest. Z tej strony zaczynają się ryby. Najróżniejsze, ciekawe ryby, których ja nie znam. Tutaj może jakieś wędkarze są oglądający mój kanał. I ja sobie wezmę
takie malutkie szproteczki. To chyba są szproteczki, bo ja już nie, to nie jest szprotka. Myślałam, że to jest szprotka. To nie to. A jakby ktoś chciał w ciągu roku sobie zrobić karpia, też można tutaj kupić z zamrażarki karpia. Małe rybki, które nadają smak różnym wywarom. Bardzo ciekawe to wszystko jest. Są całe lodówy najprzeróżniejszych fajnych rzeczy. Także dzisiaj taka reklama tego sklepu może być. Zobaczcie, krewetki, jakieś tutaj, nawet nie wiem, jakieś kraby, raki chyba nawet to są mrożone. Masakra. Tu zbliżenie może tak, to chyba raki są. Szczerze, raka na żywo nie widziałam. Zobaczcie, jakie ma niebieskie nóżki. Bardzo ciekawe to wszystko tu jest. A jeśli ktoś lubi muszelki, najróżniejsze, małże, to tu można nawet kupić takie, widzicie, już obrane, oczyszczone. Ja mam je bardzo dobre z makaronem, z sosem można sobie zrobić. Kraby, paluszki krabowe, tylko pamiętajcie, to nie są paluszki krabowe. Jest to ryba, która jest zmielona i ma przypominać paluszki krabowe, ponieważ one są sporo tańsze. Mamy też kalmary. Szczerze wam tych nie polecam, bo są nieobrane, więc jak się je, to tutaj zawsze się ciągnie coś. Tu mamy całe właśnie kalmary. I co tutaj mamy jeszcze? Ośmiornica tutaj jest, widzicie. I malutkie. Zobaczcie, jaka piękna ośmiornica tutaj jest. Wielkie jej, no nie przylepki, tylko te macki takie, widzicie, fajnie to wygląda i też malutkie takie można kupić, bardzo smaczne są, z sosami właśnie, malutkie, o pyci, pyci takie malutkie, bardzo fajne rzeczy. No i tak mija mi dzień, zrobiła się 14:30 prawie. A ja jeszcze byłam w bonusie, chciałam dla was nagrać, jak wyglądają rzeczy tutaj w bonusie, ale muzyka grała tak głośno, że wiecie co, po prostu YouTube wyciszyłby to, co bym wam opowiadała i zdecydowałam się po prostu nie nagrywać. A co kupiłam? Kupiłam sos teriyaki, kupiłam sos chili, a w tamtym właśnie poprzednim sklepie kupiłam sobie kalmary. Kalmary, które, no właśnie, może dziś, może jutro zrobią sobie kalmary. Kalmary, które są bardzo smaczne i trzeba tylko o jednym pamiętać, że jak je się przyrządza, nie można przegiąć w czasie gotowania, gdyż będą gumowe. Także ja myślę tak z minuta, dwie pogotować, więcej nie. I bardzo ważna rzecz, żeby tą właśnie błonę ściągnąć, gdyż błona wszystko psuje, błona bardzo mocno psuje wszystko i błona jest niejadalna i właśnie ta pokrojona, to ja się zdziwiłam, że oni tej błony nie ściągnęli i jedząc, słuchajcie, ona się tak rozciągała na 30-40 cm z takiego małego krążka, także dość ciężka w obsłudze później w czasie jedzenia. Jest takie słońce, słuchajcie, jest tak ciężko w ogóle pasy zmieniać. Nie widać nic, samochody wszystkie brudne, każdy jedzie, plus 5 jest, także jest wspaniale. I myślę, może jeszcze zobaczę raz, czy ta myjnia jest otwarta, bo ja już po prostu wsiadam do tego samochodu i naprawdę nie widzę nic, ale się zastanawiam, bo idzie do nas śnieg, idzie mróz chyba, żeby mi samochód cały nie zamarzł, bo zamarznięty to też niedobrze, bo rdza wszystko jednak tam bąble. Widzicie, i sól i woda niedobre są, bo woda spowoduje, że bąble spuchną bardziej, bo woda się rozszerza, a z kolei sól wyżera. No i to takie gdybanie jest, co by było lepiej, woda czy sól. No ale to już jest mało istotne. Pozdrawiam wszystkich, łącznie z tymi, którzy się molestują mnie oglądając. Że was to bardzo boli, że ja sobie żyję na luzie. Jestem na Islandii, żyję na luzie, tak zawsze było, jest i będzie. Pamiętajcie, lepszy islandzki kryzys jak polski dobrobyt. I zostawiam was z tą myślą i ci, co się molestują, nie musicie. Możecie po prostu wyjść i nie oglądać mnie. A skoro mnie oglądacie, to znaczy, że coś wam się jednak podoba i pasuje wam i coś was przyciąga do mnie. Także wybaczam wszystkim. Wszystko, co złe,
wszystko, co po prostu jest głupie, bo cieszcie się tym, że jest wspaniała pogoda. Tu na Islandii nie ma dziś wiatru, niebo przepiękne, jest prawie bezchmurne, świeci słońce, jest plus 5, nie ma wojny i po prostu cieszmy się, że możemy żyć w tak pięknym i cudownym czasie, mając dostęp do tak wspaniałych rzeczy technologicznych. Nie musimy, nie wiem, szyć sobie sami ubrań ze skóry, czy polować na zwierzę, które chcemy zjeść. I oby do tego nigdy nie doszło, bo to, co się dzieje dziś w świecie, jest po prostu jedną wielką zagadką. Kto tym rządzi, kto za tym stoi. Także pomyślcie o tym, skoncentrujcie się, a nie na tym, że ktoś coś ma i trzeba mu tam szpilę wbić. Ja całe życie na Islandii tu się nauczyłam jednego, jest po prostu zazdrość. Rozmawiałam dzisiaj z koleżanką, która też robi różne ciekawe rzeczy sama artystycznie. Też jest zazdrość, kopiowanie. Ja wiem, że mnie też tu kopiują niektórzy, bo nie mają pomysłów na swój kanał. I słuchajcie, też inną koleżankę przed chwilą odwiedziłam, która też mówi, że po prostu to jest porażka, jaka jest zazdrość wśród ludzi, wśród Polaków, nie ludzi, Polaków. Bo wam powiem, Islandczyk też jest zazdrosny, ale trochę inaczej. Islandczyk nic nie powie, tylko po prostu cichaczem załatwi sprawę, że sam zacznie coś robić, żebyśmy czasami nie wiedzieli. A Polak zrobi cichaczem, żebyśmy nie wiedzieli i jeszcze do tego wszystkiego zwyzywa. Powie, że jest ktoś nic nie warty. Tak naprawdę te osoby, które takie komentarze piszą, same wylewają to, co w nich siedzi. To, co właśnie w ten sposób wyrzuca się z siebie, to jest to, co w nas siedzi. To, nad czym trzeba jeszcze dużo popracować. Także pamiętajcie o tym i ja wysyłam do was wspaniałą energię, żebyście byli zadowoleni, szczęśliwi, żebyście nie musieli cierpieć. I może gadam od rzeczy, ale przesłanie jest takie, pamiętajcie, dobro wraca, zło też. I z tym się żegnam. Pozdrawiam was serdecznie, subskrybujcie mój kanał. Dziś długi film, zapraszam na kolejne. Na razie, cześć!